Uwaga, materiał zawiera spoilery. Boimy się go, ale też czekamy na niego z niecierpliwością. I choć jumpscare, czyli scena, która sprawia, że dosłownie podskakujemy w fotelu, często bywa nadużywanym chwytem, w sprawnych rękach staje się cudownym filmowym narzędziem. Ostrzegam, przed Wami 7 strasznych scen. Zaczynamy od skoku do Japonii, gdzie przerażające okazują się nawet łazienki. Hideo Nakata w Dark Water straszy nas najzwyklejszymi rzeczami, odnajdując pierwiastek horroru w banalnych, mieszkaniowych problemach. Wystarczy mu dziewczynka, cieknący kran i pełna brudnej wody wanna. Irytujące bulgotanie zastępuje muzykę, falująca tafla igra z naszym wzrokiem, a my usilnie próbujemy wynaleźć w szaroburych odmętach jakiś kształt. Na jednym jumpscare jednak nie koniec. Nakata nie przestaje spiętrzać napięcia i wprowadza świdrującą uszy orkiestrę. Cały czas wydaje się nam, że oglądamy matkę ratującą podtopioną córkę. Ale wtedy wkracza zwrot akcji. Córka ma się dobrze. Kogo w takim razie niosła w ramionach bohaterka? W Filmłebowicze poznajcie ducha, który potrzebuje odrobiny matczynej miłości. Jumpscare to jednak chwyt nie tylko z horroru, czy nawet thrillera. Okazję do podskoczenia na fotelu znajdziemy choćby we Władcy Pierścieni. W Drużynie Pierścienia Peter Jackson nieraz przypomina nam, że swego czasu był reżyserem horrorów. Największego stracha napędza widzom jednak nie w malowniczych scenach z Nazgulami czy w sekwencji w Mori. Jackson uderza najmocniej w najmniej spodziewanym momencie, uśpiwszy naszą czujność rzewną rozmową między dwoma hobbitami. Hello, Frodo, my love. Oto Bilbo przygotowuje Froda na wyprawę, dodając mu otuchy ciepłym słowem i elfimi gadżetami. Na widok felernego pierścienia, pan Baggins w mgnieniu oka traci jednak panowanie nad sobą. A gdy szok mija, pozostaje niepokój. Jackson sprytnie zapowiada tu postać Golluma i zarazem daje do myślenia. Jeśli nawet taki poczciwiny jak Bilbo jest podatny na złą siłę pierścienia, jaki los czeka tytułową drużynę? Steven Spielberg może nie jest reżyserem horrorów, ale przestraszyć potrafi. Najskuteczniej zrobił to oczywiście w Szczękach. Choć w filmie o rekinie zabójcy jest pamiętny jumpscare z rekinem zabójcą i podskakującym ze strachu Royem Scheiderem, najbardziej szokująca scena Szczęk nie ma wiele wspólnego z gigantycznym ludojadem. Oto grany przez Richarda Dreyfusa Hooper nurkuje nocą, by zbadać wrak zatopionej łodzi. Atmosfera jest niepokojąca, ale smyki Johna Williamsa i plastyczne podwodne zdjęcia budują raczej nastrój niesamowitości niż grozy. Nadchodzi jumpscare z gatunku tych, których się nie spodziewamy. I nawet jeśli majaczy nam w głowie przeczucie zagrożenia, czekamy raczej na rekina niż na wzmocnione przez efekt dźwiękowy to. Reszta to formalność. Klasyczny spielbergowski reaction shot i klasyczna widzowska trauma na całe życie. Kiedy byłem w kinie na tym filmie, w momencie, o którym zaraz powiem, siedząca przede mną kobieta dosłownie podskoczyła w fotelu. Jeśli to nie jest jumpscare, to nie wiem, co nim jest. Miejsce czwarte to Mulholland Drive. I hope that I never see that face ever outside of a dream.
Zupełnie inaczej niż przykład ze Szczęk, scena z filmu Lyncha jest wielkim przygotowaniem na podskok. Wiemy, że coś nadciąga, bo jeden z bohaterów mówi nam to wprost. Przyszedł sprawdzić, czy na zapleczu zwyczajnej kawiarni faktycznie mieszka potworny mężczyzna z jego snu. Lynch buduje atmosferę niepokoju za pomocą delikatnie rozchwianej kamery i wprowadza napięcie, kontrastując śmiertelnie przerażonego nieszczęśnika z jego sceptycznym kolegą. Gdy panowie idą wreszcie na tyły, Lynch niemalże anonsuje nam, że zaraz wydarzy się coś złego. Muzyka Angela Badalamentiego wychodzi nagle na pierwszy plan, tłumiąc odgłosy świata przedstawionego. Kiedy wreszcie nadchodzi cios, o jego sile stanowi nie tylko obraz, ale i nieprzyjemny, dziwny odgłos. Lynch swoim zwyczajem atakuje wszystkie zmysły. Obecność na tej liście sceny z horroru Obecność nie powinna dziwić tych, którzy widzieli film. Oto pozycja numer 3. Girls, it's way past your bedtime. Nawiedzony dom, czyli klasyka. James Wan w swoim horrorze dowodzi jednak, że i z takich samograjów gatunku da się jeszcze coś wycisnąć. Skrzypiąca podłoga, labirynt pokoi, tajemnicze klaskanie gdzieś w oddali. To nie może skończyć się dobrze. A kiedy idąca za zagadkowym odgłosem bohaterka postanawia zajrzeć do piwnicy, wiemy już na bank, że będzie źle. Reżyser inscenizuje zagraconą, pełną podejrzanych elementów przestrzeń, prowokując nas do nerwowego przeczesywania ekranu wzrokiem. Skąd wyskoczy zagrożenie? Wanowi jednak wciąż mało. Podbija więc stawkę, gasi światło i zaczyna zabawę zapałkami. Proste. Pozbaw widza władzy zmysłów, a ten wyczuli wzrok i słuch jeszcze bardziej, stając się podatnym na byle co. Podatnym tym bardziej, że reżyser myli nas dodatkowo linią spojrzenia bohaterki, sugerując, że zagrożenie czai się gdzieś przed nią. Błąd. Należą się brawa. Dobry jumpscare to dobre zaskoczenie. A kto by się spodziewał czegokolwiek po piątej wodzie po kisielu albo trzeciej części Egzorcysty? A jednak. Efektywność jumpscare'a to zazwyczaj zasługa inscenizacji. Tego, w jaki sposób twórcy wykorzystują przestrzeń w kadrze, scenografię, ruch kamery czy muzykę. Czasem najbardziej skuteczne są tu najprostsze rozwiązania. Reżyser Egzorcysty 3, William Peter Blatty, stawia właśnie na nie. Oto proste, statyczne ujęcie korytarza w szpitalu psychiatrycznym. Zero muzyki, zero ruchów kamery. Ot, usypiająca czujność nuda. Surowa rejestracja rutynowego obchodu pielęgniarki. A jednak Blatty precyzyjnie kieruje tu naszą uwagą. Kontrastujący z chłodnym wnętrzem czerwony sweterek siostry służy przecież za przynętę dla widzowskiego spojrzenia. Reżyser chce, by nasze oczy były dokładnie tam, gdzie trzeba. Nagły zoom kamery, nagły atak muzyki, i nagłe wkroczenie sił nieczystych. Amen. Dobry jumpscare daje widzom nauczkę. Na sali kinowej nigdy nie jesteście bezpieczni. Nikt nie wpoił nam tej lekcji lepiej niż Brian De Palma w filmie Carrie. Matka Carrie nie żyje, dom White'ów zostaje zniszczony, tytułowa bohaterka znika pod gruzami.
Wydaje się, że już po wszystkim. Pozostaje posprzątanie po horrorze i otrząśnięcie się z traumy. Idylliczna muzyka i rozmyty obraz z końcowych scen filmu zdają się sugerować, że faktycznie będzie dobrze. Przewrotność nadchodzącego jumpscare'a polega jednak na tym, że Brian De Palma zostawia go na ostatnią chwilę. Jedyna ocalała ze szkolnej masakry, Sue, postanawia złożyć kwiaty na gruzowisku, które stało się grobem Carrie. Symbolika jest jasna. Przebaczenie, odkupienie, żałoba. Ta oniryczna sielanka to jednak zmyłka. De Palma ma dla nas finałową niespodziankę. Dysonans potęguje atak ścieżki dźwiękowej i upiorna nienaturalność, z jaką dłoń Carrie wyrasta nagle spod ziemi. Oto klasyka horroru. Powracająca w finale groza i jumpscare, który mrozi krew w żyła. Kto się nie bał, ręka do góry i zapraszam do komentarzy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.